W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Drodzy bracia i siostry, przerwamy radość tego cudu zmartwychwstania. Każda niedziela, ten dzień Pański uobecnia nam ten cud. Każda msza święta. Dlatego stajemy z wdzięcznością Bogu dziękując. A dzisiaj też nasza radość to większa, bo gościmy w naszej parafii ojca Jarosława Cieleckiego, znanego w świecie misjonarza, który też przywiózł nam takie cudowne dane. Uświadamia nam, jak wielkie skarby mamy w Kościele, w sakramentach, w Najświętszej Eucharystii i też w obecności Matki Bożej, która jest również tu pośród nas w tym znaku kopii obrazu z Niegowici. O tym pewnie ojciec Jarek opowie. Również obecność relikwii świętego Jana Pawła II. Cieszymy się tą wspólnotą ze świętymi, z Matką Bożą, wspólnotą Kościoła. I trwamy w tym naszym uwielbieniu Pana Jezusa, naszego Zbawiciela. A w tej mszy świętej koncelebrowanej polecamy Bogu następujące intencje. W jednej modlimy się za zmarłych świętej pamięci Józefa Czesława Wójcika w pierwszą rocznicę śmierci 12 stomiesięcznych mszy sprawowanych jego intencji za Władysławę i Janinę z rodziny Wójcików. W drugiej polecamy świętej pamięci Władysława Kowalczyka, łącząc się z należącymi do kółek różańcowych, którzy zamówili tę mszę świętą. Wypraszamy dla zmarłych udział w radości zbawionych. Składamy na ołtarzu nasze osobiste i wspólne intencje. Z wielką radością przybywam do waszej wspólnoty i już dziękuję od razu tobie, księże proboszczu Andrzeju, za zaproszenie, jak sam powiedziałeś. Nie ma przypadku, że na tej drodze pielgrzymowania, a trwa ona już od 2012 roku. Tysiące kilometrów, tysiące, można by już powiedzieć, setki spotkań w różnych krajach, aby głosić przesłanie, że nie ma większego daru dla nas nad miłość Boga i Matki Najświętszej. I przybywam, jak mówił ksiądz proboszcz, z tym wizerunkiem Matki Bożej w niebowziętej. Obraz, który odwiedził wiele krajów, wiele rodzin, wiele szpitali. Jakże wielu chorych modliło się przed tym wizerunkiem, otrzymali łaski. Wielu zostało również przez jej stawnictwo uzdrowionych. W tych uzdrowionych jestem również ja. I dlatego dzisiaj Matka Boża przychodzi, a nazywam ją Maryja Matka w niebo wzięta, dobrego początku, bo w 1948 roku przed obrazem w niebo wziętej w Niegowici rozpoczął kapłaństwo ksiądz Karol Wojtyła, którego relikwie tutaj są, święty Jan Paweł. A przecież jutro będziemy przeżywać wielki dzień wdzięczności. Niech te dwa dni będą czasem wdzięczności za uratowanie życia Janowi Pawłowi II. Maryjo, tobie chcemy dziękować, że przeżył wtedy. Patrzę na was, większość z was pamięta doskonale, jak wtedy nas słuchiwaliśmy w radio, czy papież jeszcze żyje. Dzisiaj ona jest. Tyle to było 13 maja 1981 roku. I będziemy jutro w tej procesji ze światła dziękować waszej wspólnocie. Najpierw przeproszmy Boga. Towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga. W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego. Bracia i siostry, w Chrystusie Panu, Ojciec i ja jedno jesteśmy. I nikt nie może ich wyrwać, moich owiec. Ale moi kochani, żyjemy teraz w takim czasie szczególnej próby. Ktoś chce te owce wyrwać. Ktoś chce
te owce wyrwać, a my wiemy dobrze, że to jest ten odwieczny wróg Boga, szatan jak lew ryczący, zakradł się do naszych rodzin, zakradł się do społeczeństwa, zakradł się do naszych wspólnot parafialnych, tam gdzie pracujemy, aby podzielić, aby skłócić, aby w człowieku wydobyć najgorsze formy zachowań egoizmu, niechęci, nienawiści, zawiści. Tak, szatan przez te ostatnie lata podłożył taki dynamit, którego nie widać, a teraz podpala to wszystko, aby zniszczyć człowieka i jego serce. Kiedy dzisiaj rano wprowadziliśmy na pierwszej Eucharystii przed mszą świętą ten wizerunek Matki Bożej, którą nazywam dobrego początku, bo przecież my wciąż musimy zacząć nieustannie kochać więcej. Ona, Matka Najświętsza, przychodzi przypomnieć nam, mija 102 lata, odkąd przyszła do Fatimy, ale przyszła w tyle miejsc, kończąc tam, w tym miejscu, do którego pielgrzymują ludzie, do Bośni i Hercegowiny, do Medjugorje. I właśnie 3 maja w Królowej Polski byłem z tym obrazem w Medjugorje. Z Medjugorje przybyłem przez Słowację razem z moim biskupem Stanisławem. Modliliśmy się przed tym wizerunkiem, a później do Niepokalanowa, tam, gdzie żył święty Maksymilian, którego macie tutaj w pięknej figurze. Ten święty, który życie dał za drugiego człowieka. Nie ma większej miłości, jeśli ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich. Ona, Matka Najświętsza, przychodzi na to przypomnieć. Życie dać, to trzeba naprawdę kochać. Ona więc przychodzi, by mówić nam, macie kochać. Taką miłością, która powstrzyma falę nienawiści. Bo jeśli to, co wydarzyło się w tych dniach w warszawskiej szkole podstawowej, jeśli młody człowiek w szkole podstawowej bierze nóż i zabija kolegę, tyle ciosów, zabija młodzieniec drugiego, to dokąd my pójdziemy? Skąd się bierze to wszystko? Oto ten lew, ryczący szatan, który chce porwać serce ludzkie. To serce nasze, ono nigdy nie pozostanie puste. Jeśli z niego ktoś wyrzuci Boga, jeśli w tym sercu już nie ma modlitwy, jeśli w tym sercu nie ma pokory, jeśli w tym sercu nie ma już miłości, nie ma tam miejsca dla Chrystusa. On jest źródłem. I to serce, gdy zostanie tak wyjałowione, puste, ta pustka jest miejscem, staje się zaproszeniem. Ta ciemność, zaproszenie dla swojego ducha, który przychodzi, by już zabrać, by powiedzieć, nie ma Boga, a jeśli jest, to jest słabszy ode mnie. Ja zwyciężam. I jakże wielu ludzi uwierzyło mu, jakże wielu ludzi dziś mówi i tak zwyciężą ci, którzy współpracują ze złem, którzy mają pieniądze,
którzy są skorumpowani, którzy w różny sposób oddziałują na nasze społeczeństwa. Oni zwyciężają, ale do czasu. Do czasu. A czas jest nieubłagalny, kiedy bowiem staną przed Jezusem, Panem i Zbawicielem, który ich zapyta, czemu nie otwarłeś mi swoich owcach? Nie zginął na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Jezus zwyciężył, ma moc, żeby nas obronić przed złem. Podążajmy za Nim z radością, pamiętając o celu naszej ziemskiej wędrówki, jakim jest życie wieczne. Mówię za pasterzy Kościoła, zwłaszcza za papieża Franciszka, aby zawsze kroczyli drogą dobrego pasterza Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za tegorocznych maturzystów w intencji też patrycji, by nie zabrakło im wiedzy i mądrości potrzebnych nie tylko do zdania egzaminu, ale i do dobrego życia. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich rządzących, by nigdy nie parli do wojny, ale zawsze szukali pokojowego rozwiązania. Ciebie prosimy. Dobry Boże, w Twoim ręku są nasze losy. Strzeż nas i prowadź do szczęśliwej wieczności przez Chrystusa, Pana naszego. Składali Tobie dziękczynienie przez sprawowanie paschalnej ofiary. Niech nieustannie działanie łaski odkupienia stanie się dla nas źródłem wiecznej radości przez Chrystusa, Pana naszego. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Uczeń przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się Boga. Wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty.